Kuba, za nami niezwykle ważne spotkanie z jedną z czołowych drużyn pierwszej ligi. Przede wszystkim ważne z tego względu, że wygrany przez nas zespół 1-0. Powiedz mi, jak ocenisz na gorąco jeszcze to spotkanie z Termaliką Niedziecza? Był to dla nas bardzo ważny mecz, bo potrzebowaliśmy naprawdę tych punktów i kiedy się nie przełamać jak po prostu z liderem i kiedy nie rozegrać jeden z najlepszych meczów właśnie jak z drużyną z czołówki. I nam się to dzisiaj udało, zostawiliśmy bardzo dużo serca na boisku i cieszymy się z tych punktów. Spodziewaliście się właśnie takiej gry, taktyki drużyny z Niedzieczy, no bo tak naprawdę na boisku totalnie nie wyglądało to tak, że GKS tych zajmuje trzecie miejsce od końca, Termalika jest w samym czubie ligi. Postawiliście na wysoki pressing, w zasadzie do 60 minuty, do momentu zdobycia bramki, to spotkanie bardziej przypominało takie piłkarskie szachy. Termalika jest taką drużyną, która potrafi grać piłkę i my też jesteśmy taką drużyną i było to widać po prostu na boisku, że jedna i druga drużyna umie grać piłkę i naprawdę dobrze się grało z taką drużyną niż drużyną, która jest właśnie obok nas, gdzie gra jest bardziej siłowa niż gra techniczna, także w tym meczu wyglądało naprawdę coraz lepiej i powoli się rozpędzamy. Kolejny pozytyw to taki, że chyba w końcu znaleźliśmy pewnego egzekutora rzutów karnych, bo jesienią mieliśmy z tym spore problemy, a dzisiaj jedenastka wykonana no perfekcyjnie. No perfekcyjnie, no ale nie ma co zapraszać, to jest dopiero pierwszy rzut karny i oby było ich jak najwięcej i z tego jak najwięcej bramek, także pracujemy nad tym i idzie to w dobrym kierunku. No i na koniec też bardzo ważna sprawa, więc aspekty psychologiczne, no bo jeśli drużyna broniąca się przed spadkiem wygrywa na własnym boisku, ale wygrywa z drużyną, która zajmuje miejsce w samym czubie ligi, no to serce rośnie i jeszcze bardziej człowiek stara się o to, aby zachować ten pierwszoligowy byt dla Tychów. Jestem tego pewny, że się utrzymamy i wszyscy dążymy do tego i jesteśmy takiej myśli, także bądźmy po prostu pewni siebie, tak samo kibice niech będą pewni nas, że po prostu się utrzymamy, a na pewno to zrobimy.